Przejeżdżając przez Głubczycę motocyklem, jest marzec, dokładnie 3 marca, mamy 16 stopni i zdecydowałem się właśnie na wyprawę na moim motocyklu. Pojechałem na województwo polskie, bo wiem, że tu jest dużo właśnie ciekawych, opuszczonych budynków. No i przejeżdżając właśnie jedną z głównych dróg właśnie w Głubczycach, niedaleko centrum, natknąłem się na właśnie taki opuszczony budynek, który jest za mną. Jest to młyn gospodarczy w Głubczycach, który na dzień dzisiejszy już nie funkcjonuje, jest opuszczony. Postaram się Wam dograć jeszcze jakąś tam historię tego młynu, jeżeli uda mi się znaleźć. Na ten moment pokażę Wam, jak on wygląda i co po nim zostało. No i widzicie młyn gospodarczy, który tutaj widać już jest opuszczony. Szyby są mocno powybijane, tu u góry była taka właśnie na tym piętrze rampa, która już jest zawalona. Przypuszczam, że tutaj do tego coś prowadziło. Została tutaj też część jakiegoś sypu, który właśnie z tego młynu, pewnie jakieś ciężarówki albo coś podjeżdżały i zostało sypywane. Tak to wygląda. Właśnie tu widać tą rampę, która jest do, przypuszczam, do podjeżdżania ciężarówek, do jakichś rozładunków, a tutaj był syp na ich najazdy. Budynek widać jest nieogrodzony, znajduje się przy głównej drodze, no troszeczkę ryzykowne, bo to jest zaraz przy mieszkaniach, ale wiszą tutaj rynny wszelkiego rodzaju, budynki są obmękane, te konstrukcje ledwo wiszą, a tak jak mówię, jest tu zaraz obok, są budynki, domy mieszkalne i nikt tego nie zabezpieczył, co jest właśnie ciekawe. Podejdźmy bliżej, pokażę Wam właśnie od wnętrza, jak to wygląda. Zwróćcie uwagę, tu było kiedyś chyba główne wejście, bo tu właśnie jest tabliczka o tym młynie gospodarczym. Widzicie, drzwi są zamknięte, więc w środka raczej nam będzie ciężko wejść. Chodź co, zaraz sprawdzimy właśnie, czy jakieś wejścia, jakieś drzwi nie są otwarte. Ja mam zasadę, że jak są drzwi zamknięte, to po prostu się nie wchodzi. Była jakaś konstrukcja, która jest zerwana, też pewnie służąc do jakiegoś sypu. A tutaj właśnie ładnie widać wnętrze tego młynu. Widzicie, tu jeszcze jakieś wyposażenie jest. Ale to wyposażenie pewnie nie z młynu. Teraz są jakieś piłkarzyki, są jakieś stare akwaria, jak widać. Wszystko jest tu zniszczone. Zwróćcie uwagę na tą wódkę Smirnow, która się tam znajduje. O! Ta czy butelkę po niej, tam piłkarzyki, jakieś skrzynie. Ciekawe, czy takie rzeczy tutaj znajdują się. Stare papy, winda, wyłącznie towarowa. Widzicie, tu znajdowała się kiedyś winda. Jazda osobą uzbrojona. No i informacja, że palenie surowo uzbrojone. Cała konstrukcja, widzicie, tego młynu była drewniana. Całe drewno, cały sufit tu jest właśnie wykonany z konstrukcji drewnianej. Jak widzicie, już na tej rampie jest wszystko pozarywane, wszystko przerdzewiało. Tu można wpaść do dołu. Tu przypuszczam, że to był jakiś załadunek, bo te klapy się otwierały i w te miejsce pewnie ciężarówki sypywały właśnie jakieś zboże albo inne materiały potrzebne właśnie do produkcji w młynie. Tu jak widzicie był taki śmigiel w środku, nie wiem jak to nazwać, taki coś co popychało właśnie tą mąkę czy to zboże, które właśnie tym było sypywane na pakę, czyli ciężarówka podjeżdżając tutaj władowywała, a tędy załadowała w drugą stronę. Nie wejdziemy, wszędzie są założone kraty, ale tak jak mówię, jeżeli jest coś zamknięte, to ja osobiście tam nie wchodzę. Tutaj widać, ktoś próbował wejść, ale nie wiem jak się przez te kraty tam dostał. Tutaj widzicie też cała konstrukcja drewniana. Tu jakieś właśnie były piece, czy nie wiem co to jest, jakaś drewniana konstrukcja właśnie do czegoś służąca, która tu ma jakieś, no tak jakby piec, ale dziwne, że drewniany. Ja przypuszczam, że tutaj coś było właśnie z konstrukcją tej mąki. Tu jest chyba cały młyn, który widać tam w oddali. Nie wiem czy to widzicie, bo jest strasznie ciemno. O, teraz go widać. Widzicie, tam jest całe jakieś koło, które właśnie tutaj od góry sypywało jakiś materiał, a tam pewnie ten młyn się kręcił. No pewnie znajduje się dalsza część tego młynu. Jak widać, tutaj też jakieś sypy właśnie są u góry. Budynek też bez dachu, opuszczony. Więc jak widzicie, jest to jeszcze w całości tutaj pozarywane. Sufitu nie ma, a we wnętrzu już chyba raczej nic nie znajdziemy. Podejdę i też Wam pokażę. Ku młynu to mamy właśnie komin, który prowadzi właśnie do góry. A tutaj już coś ktoś zaczyna uporządkowywać. Więc przypuszczam, że coś z tym będzie przejściowo robione. W drugim budynku, jak widzicie, tutaj stropy są całe pozarywane, więc do środka strach wchodzić. No ale jak widzicie, w nim wyposażenia tu już nie ma. Został właśnie opuszczony budynek, pozarywane drzwi i te tutaj, jak widzicie, takie stare, fajne drzwi drewniane. Puszczałem tutaj, że jest część młynu, przynajmniej tak to wygląda. Zwróćcie uwagę, że mamy tak samo jak tam na dwór wyprowadzane takie rury, które właśnie tam jakąś mąkę czy coś tam, nie wiem, odprowadzało.
To tak samo tutaj właśnie takie same konstrukcje się znajdują. Jak widać, cały strop, cała podłoga już jest zerwana. To samo jeżeli chodzi właśnie o sufit i piętra wyżej, które widać właśnie tutaj, że po prostu wszystko ze samej góry to już jest tylko stado belek, które się zawaliły. Tutaj jak widzicie jest ta konstrukcja, tutaj jeszcze jakieś słupy, które pozostały. Z tego co widzę, ta konstrukcja cała łącznie z tymi słupami była drewniana, więc nie ma co się dziwić, że próba czasu i nieszczelny dach spowodowały zarwanie całej właśnie konstrukcji. Lepiej widać, tu były kiedyś te słupy są betonowe, tu były konstrukcje właśnie tych słupów drewnianych, gdzieś się zerwało. Tutaj jeszcze jakaś stara instrukcja została, nie wiem czy coś z niej uda nam się odczytać. Obsługi magazynu płaskiego, więc tutaj znajdował się jakiś magazyn płaski, jak widać. No i taka fajna drewniana belka, jak w kościołach czasami widać, takie właśnie drewniane konstrukcje w drewnianych kościołach. Jeszcze znajdują się stare, zardzewiałe, zniszczone, jak widzicie, przyczepy, które pewnie służyły kiedyś do przewozu. Była się jakaś główna brama wjazdowa, a nad nią taki balkonik, pewnie dla kogoś to nadzorował, co tam jest wjeżdżane, albo ciężko powiedzieć, ale jakiś balkonik właśnie z takimi oknem z kratami, co dziwne, widzicie, taki drzwi jak do więzienia, jest takie okno, w nim nie ma szyby, tylko są kraty. Więc ciekawe rozwiązanie, ale tak to było właśnie kiedyś zrobione. A my kierujemy się właśnie do tego głównego budynku młynu i zobaczymy, co tam jeszcze uda nam się nagrać. Tego młynu, zwróćcie uwagę, też jakieś dziwne urządzenie, które pewnie odpowiadało za jakiś syp materiałów, co coś podjeżdżało i pewnie wtedy się sypywało. Co ciekawe, bo tu jest zaraz droga, nawet nie ma miejsca, żeby ciężarówka się zatrzymała. Idąc dalej, jak widzicie, obchodzę to, tutaj mamy ten główny właśnie budynek. Tutaj jakieś chaszcze przysypane, tu jest wejście do jakiegoś garażu. Co prawda pewnie daleko tam nie wejdziemy, jest to zasypane wszystko, ale postaram się troszeczkę chociaż wam to nagrać, pokazać. Tutaj daleko nie wejdziemy, to jest tylko jakiś garaż, w którym zostały tylko stado śmieci i nic więcej. Nie ma żadnego przejścia do wnętrza, więc wnętrza wam nie pokażę. Pod starego młynu w Łupczycach, co prawda jak widzicie, nie udało mi się wejść do środka budynku, ale nie zawsze urbex skończy się tym, że uda się wejść do środka. Ja też wychodzę z założenia, że jeżeli nagrywam takie miejsca i miejsca są zamknięte, to znaczy, że jest jakiś właściciel, który nie chce, żeby ktoś tam się dostał. No i to szanuję, staram się nie wchodzić do środka. Jeżeli widzę, że budynek jest otwarty, drzwi są otwierane szeroko, bramy są otwarte, wtedy wiadomo, że właściciela tego budynku nie ma, nie dba o to, nie dba o bezpieczeństwo innych ludzi naokoło, więc możemy taki urbex wykonać. Przez szybę postarałem się wam nagrać to, co w środku widzieliście. Troszkę tego sprzętu tutaj zostało. Jeżeli znacie historię tego młynu, jeżeli ktoś z was tutaj w Łupczycach pracował w tej firmie i wie, jak to wyglądało, ile osób zatrudniała, jakie robiła obroty, co właśnie się stało z właścicielami, czemu to wszystko upadło, możecie napisać w komentarzu, z chęcią się tym zainteresuję. Zawsze takie opowiadania od osób, jakieś historie od osób prywatnych są ciekawe. Jeżeli znacie jakieś ciekawe miejsce, które jest właśnie już zniszczone, które chcecie nagrać, chcecie ze mną pojechać na właśnie taką eksplorację i poopowiadać o miejscu, gdzie coś się znajdowało, na przykład w takim młynie pracowaliście, jeżeli będzie on otwarty, czy jakiś zamek, gdzie mieszkaliście, a jest dzisiaj opuszczony i wiecie, że tu gdzieś znajdowało się łóżko, tu gdzieś znajdowała się kuchnia, tu była umywalka, tu mieszkała służba, tu coś innego, tak? No to w tym momencie ten film się bardzo fajnie ogląda i zachęcam do kontaktu. Napiszcie wtedy we mnie w komentarzu na miary do siebie albo gdzieś tam napiszcie, że znacie fajne miejsce, a ja się do was na pewno odezwę i się gdzieś jakoś skontaktujemy, żeby ustalić właśnie miejsce takiego nagrania. Jeżeli coś ciekawego znacie, wiecie, gdzie mogę podjechać, żeby coś fajnego nagrać, no to też możecie mi podsyłać takie miejscowy. Im więcej, tym lepiej.